31 stycznia w Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny pożegnali amerykańskiego wolontariusza i bohatera Ukrainy. Daniel Whitney Swift zginął 19 stycznia, broniąc Ukrainy przed rosyjskim agresorem. Daniel Whitney Swift był pobożnym katolikiem, wzorowym człowiekiem rodziny i sumiennym obywatelem. W ojczystym Oregonie służył w policji. Przed tym miał doświadczenie służby w jednostce specjalnej SEAL, miał za sobą skuteczne misje w Iraku i Afganistanie. W Daniela Swifta pozostała żona i 4 dzieci.